Ty chyba naprawdę oszalałaś. Nie wolno nam wychodzić po zmroku. Zapomniałaś? Nie mam pojęcia, co się dzisiaj z tobą dzieje. Ach, Gariel, nie przesadzaj. To tylko mały kawałeczek stąd. Wrócę za chwilę. Zanim monsoresanka zdołała w ogóle pojąć, że jej towarzyszka tym razem wcale nie żartuje, tylko mówi poważnie, ta była już przy drzwiach. Mariam, zostań tutaj. Nie wolno. Słysząc przestraszony głos Gariel, Mariam tylko machnęła ręką i energicznie wybiegła na korytarz. Tu pochodnie były coraz rzadsze. Po zmierzchu najczęściej paliły się tylko te przy schodach. Przyspieszyła kroku, a dobry nastrój nadal jej nie opuszczał. Zbliżająca się pełnia dodawała jej pozytywnej energii i jakiejś magnetycznej aury. Szybciutko minęła kolejną galerię. Nigdzie nie było żywego ducha. Panowała grobowa cisza. Słyszała tylko odgłos własnych kroków i delikatny szelest sukni. Wielkie ale z tym wychodzeniem po zmroku. Mury jak mury, schody jak schody, myślała, idąc naprzód. Wreszcie dotarła do arkady wschodniej. Tutaj jedynie blask księżyca rozświetlał ciemność, a cały ogród spoczywał w pełnym harmonii tajemniczym mroku. Bez chwili wahanie ruszyła pomiędzy krzewami bukszpanu, omdlewająco pachnącego jaśminu i dzikich róż, których jasne kwiaty zdawały się świecić w ciemnościach, jak małe ręki, by po chwili dotrzeć do omszonego muru kaplicy. To właśnie tutaj rosła męczennica, a jej silne pędy wiły się w górę, otulając całą południową ścianę. Nie zastanawiając się ani chwili, oderwała kilka liści, Nieopatrznie boleśnie skaleczyła się w palec. To już drugi raz dzisiaj, pomyślała ze złością, przykładając do ust krwawiącą ranę. Zerwała jeszcze kilka liści, na wszelki wypadek lepiej więcej niż mniej, i postanowiła wracać. Bowiem roz Poczyna się sprzedaż edycji limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Nagle zupełnie niespodziewanie coś poruszyło się tuż obok. Usłyszała dziwny pomruk i szelest zaraz za sobą. Odwróciła się, ale ścieżka oświetlona księżycowym blaskiem była pusta, jednak coś dziwnego wisiało w powietrzu. Poczuła jakieś przeraźliwe zimno i dreszcz na plecach, po czym odgłos się powtórzył. W sekundę stanęło jej przed oczami. Często powtarzane słowa księcia, zakazujące wychodzenia po zmroku oraz opuszczania komnat o tych godzinach. Teraz rzeczywiście poczuła się nieswojo. Do jej uszu dobiegły kolejne odgłosy, swoisty ryk i chrapanie, jakby nie z tego świata, po czym czas, kłamany kałązek, nie wahając się ani chwili, jak szalona ruszyła w stronę tajemnego przejścia. Powrót przez ogród byłby szaleństwem ale było jej wszystko jedno. Chciała tylko jak najszybciej wrócić do pracowni. Biegiem dotarła do znanego i sekretnego tunelu, ale to coś, jakby zbawione jej ruchem, ruszyło w ślad za nią. Na szczęście korytarz był lekko oświetlony i mogła w miarę swobodnie biec, spotykając się jedynie na zakrętach, gdzie światło pochodni tłumił ciemne, wilgotne uskoki murów. Teraz wyraźnie słyszała, jak napastnik również dotarł do przejścia, gdyż sapanie, odgłos łap i oddech odbiły się echem po drugiej stronie korytarza. Kolejny zakręt oraz skrzyżowanie. Szóste. Liczyłaby broń Boże nie pomylić drogi. Minęła ostatni boczny tunel i nagle, przed sobą, w mroku, zobaczyła inną postać. Zatrzymała się, nie wiedząc, co robić. Z jednej strony to coś, zwierz lub demon, a z drugiej ktoś inny odcinał jej jedyną drogę ucieczki. Nie mogła złapać tchu i zebrać myśli, gdy z za zakrętu wyłonił się drapieżnik. Nie miała pojęcia, co to jest, ale nagle serce stanęło jej w piersi. Olbrzymie zwierzę pędziło prosto na nią. W jednej chwili odruchowo skuliła się, zasłaniając ramionami twarz i spuszczając głowę w geście obrony, gdy poczuła gorące powietrze, które jak błyskawica przeleciało obok niej, poruszając jej włosy i suknię, po czym dał cię słyszeć stłumiony huk, który zaowocował przeraśliwym rykiem i piskiem. W korytarzu na kilka sekund zrobiło się jasno, ale gdy przez palce spojrzała w kierunku wyjścia, znów zapadł zmrok, zgasły nawet pochodnie. Nie mogąc znieść wrzasku zwierzęcia, zatkała uszy dłońmi. Znów poczuła to samo ciepło, powiew i zobaczyła błysk w powietrzu, po którym zapadła zupełna ciemność i cisza. Słyszała tylko walenie własnego serca. Podniosła głowę, próbując cokolwiek dostrzec, ale daremnie. Wstrzymała oddech, by nie zdradzić w ciemności własnej pozycji. Nie miała jednak żadnego pomysłu, jak uciec oprawcy, który najwidoczniej zabił ścigające ją zwierzę i z pewnością to samo zamierza teraz zrobić także z nią samą. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube. Pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla ciebie dostępne na mojej stronie bucardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje ci, że możesz oglądać i słuchać kiedy chcesz, 24 godziny na dobę, wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi.